Na imię Joanna. Tym razem przeniesiemy się na północ Polski, a dokładnie do Szczecina, gdzie na Gubałówce od 2010 roku odbywa się impreza pod nazwą Crazy Slide lub inaczej zjazd na byle czym. Potraficie sobie wyobrazić, co może się dziać w czasie jej trwania? Zostańcie ze mną, a poznacie szaloną stronę Polaków. Jednym z zimowych sportów w Polsce promowanym w czasie imprezy Crazy Slide jest morsowanie. Osoby je wykonujące nazywamy natomiast morsami. Zgadnijcie, jaki to sport? Podam Wam odpowiedź na końcu tego filmu. Gubałówka w Szczecinie, w północno-zachodniej Polsce jest kompleksem sportowo-rekreacyjnym. Szczególnie popularnym zimą ze względu na promocję zimowych sportów jak narciarstwo, łyżwiarstwo czy saneczkarstwo. Jednym z wydarzeń w kalendarzu kompleksu jest impreza o nazwie Crazy Slide. Została zorganizowana pierwszy raz w styczniu 2010 roku i od tamtego czasu jej popularność stale rośnie. Crazy Slide, inaczej też zwana zjazdem na byle czym, to zimowa impreza sportowo-rekreacyjna, polegająca na samodzielnym skonstruowaniu pojazdu, na którym należy zjechać z wyznaczonego na czas konkursu Stoku. Nagrody przyznawane są w wielu kategoriach. Na przykład na pojazd jednoosobowy, dwuosobowy, wieloosobowy, pojazd ekologiczny, pojazd filmowy czy finezyjny zjazd. Przyznawane są również nagrody specjalne dla najstarszego i najmłodszego uczestnika. Poza konkursem jest mnóstwo innych atrakcji, jak pieczenie kiełbasek przy ogromnych ogniskach, koncerty, pokazy pirotechniczne, kąpiele morsów, są wyznaczone miejsca do jazdy na nartach, łyżwach i sankach. By wygrać w danej kategorii, należy wykazać się pomysłowością w wykonaniu pojazdu oraz strojów osób, które będą pojazdem zjeżdżać. Można więc liczyć na kupę śmiechu, bo Polacy są bardzo pomysłowi. I tak we wcześniejszych edycjach imprezy można było zobaczyć Spidermana na Wielkiej Kupie, Ironmana, piosenkarkę z fortepianem, rzymskich legionistów w rydwanach, pielęgniarki na strzykawkach, czołgi, ruchome roboty drogowe, czy nawet całą ubikację. Dodatkowym konkursem jest Crazy Fotka. By wziąć w nim udział należy cyknąć zdjęcie z imprezy Crazy Slide i wysłać do organizatorów. Nagrodę otrzyma najbardziej zwariowana fota. A teraz odpowiedź na wcześniejsze pytanie. Jednym ze sportów promowanych w czasie Crazy Slide jest morsowanie, czyli kąpiel w okresie zimowym w jeziorze, w przeręblu lub w morzu. W Polsce istnieje wiele klubów morsów, które zrzeszają miłośników tego sportu, mającego wielce pozytywny wpływ na zdrowie. I jak Wam się podobała ta lekcja? Dowiedzieliście się czegoś interesującego? Na jakim pojeździe Wy byście zjeżdżali, gdybyście brali udział w Crazy Slide? Zostawcie komentarz na polishpod101.com Do zobaczenia następnym razem!